Szanowni, chciałem omówić rozwiązanie zadania, którym zajęliśmy się dzisiaj na lekcji, zanim zaczęliśmy grać w sety. No i zadanie pochodzi z naszej ligi zadaniowej i brzmi tak. Mamy taką tabelkę, czy nie wiem, 8 kratek. W dwóch kratkach wpisane są już dwie liczby, 3 i 5. I trzeba uzupełnić tą wszystkie jeszcze nie zapisane kratki, tak żeby suma liczb w każdych trzech kolejnych kratkach była równa 15. No i jedno z możliwych rozwiązań, bo znane jest mi także jeszcze jedno, wygląda w ten sposób, że możemy sobie najpierw policzyć, ile jest suma liczb we wszystkich kratkach, ile musi wynosić. No i to jest... Jeżeli spotkacie taką magiczną tabelkę kiedyś w zadaniu, to jest zawsze dobry pierwszy krok. No więc, co my tu widzimy? Widzimy, że tu jest 6 pustych kratek, 2 trójki. W każdych trzech kolejnych kratkach suma musi być równa 15, czyli w tych 6 pustych kratkach musi być równa 30 i 3 i 5, czyli 38. Możemy zapisać, że suma liczb we wszystkich kratkach jest równa 38. Suma liczb we wszystkich kratkach równa się 38. No to teraz bierzemy, teraz przenosimy mnie tutaj trochę, bierzemy tą czerwoną i ustawiamy ją w ten sposób. Tą czerwoną ramkę. No i teraz mamy sytuację taką, że tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kratek, czyli znowu dwie trójki kratek, czyli suma w tej czerwonej ramce znowu musi wynosić 30. We wszystkich kratkach 38, a tu jest piątka, no to oczywiście tu musi być trójka, prawda? Możemy ją tylko bardziej równo ustawić, żeby było ładniej. No dobrze, jeśli tak, no to bierzemy tą kratkę i teraz patrzymy tutaj. Argument analogiczny. Znowu ta czerwona ramka zasłania, czy oplata, że tak powiem, okrąża 6 kratek 2 razy po 3, czyli suma w tych wszystkich 6 kratkach musi być równa 30. Tutaj zostały 2 kratki, w jednej jest trójka, w tej musi być piątka, żeby suma wszędzie była równa 38. Prawda? Może tą piątkę sobie napiszemy tu i po prostu przeniesiemy do tamtej kratki. No i dalej już jest prosto, bo jeżeli w tych, tu jest trójka, tu jest piątka, a suma w tych trzech kratkach musi być równa 15, to tu musi być siódemka. No i tu musi być siódemka z tego samego powodu, bo suma 5 plus 3 plus to, co jest w tej kratce, musi być równa 15. Ups, jeszcze raz musimy narysować siódemkę. No dobrze, no ale jeżeli tak, to teraz rozważając te trzy kratki, widzimy, że tu jest 7, 3 i coś, i to coś musi być równe 5. Klon. To coś musi być równe 5. No a patrząc na te trzy kratki, 5, 7, to coś, co w tej pozostałej klatce jeszcze jednej nie opisanej musi być liczba 3. No i w ten sposób, posługując się tym narzędziem, ramką, rozwiązaliśmy to zadanie.